Buenos días. Dzień dobry. Dziś w hollywoodzkim stylu witamy się z wami z Parku Narodowego Canaima. Tym razem, oprócz naszego niezawodnego drona, wytaczamy jeszcze cięższy kaliber, aby pokazać wam, jak oszałamiająca jest ta część Wenezueli. To co, zapinamy pasy i lecimy, a wy zostańcie z nami. Park Narodowy Canaima to miejsce stworzone w 100% przez naturę. Jest jednym z 6 największych parków narodowych na świecie. Lot helikopterem daje możliwość zobaczenia z wyjątkowej perspektywy zapierającego dech w piersiach pasma górskiego Tepuy oraz nieskończonej ilości rzek. Te ekscytujące chwile w powietrzu to również okazja, aby zobaczyć jeziora, katarakty, sawanny oraz lasy deszczowe rozciągające się niczym zielony ocean. To właśnie w ich koronach ciągle jeszcze beztrosko żyje wiele gatunków małp, a także papug, kolibrów, tukanów i setek innych ptaków. Po gęstych, wilgotnych, poprzeplatanych korzeniami egzotycznych drzew ścieżkach spacerują pumy, tapiry, pancerniki, olbrzymie mrówkojady i setki innych ssaków. Przelot helikopterem nad Parkiem Narodowym Canaima pozwala cieszyć się widokami fascynującej, kolorowej, niespotykanej nigdzie indziej krainy. Nad samym brzegiem Laguny Canaima znajduje się niezwykłe miejsce wtopione w selwę Parku Narodowego – Lodża Wakuum. Tutaj w czasie lunchu będziecie mieć szansę skosztować lokalnej, lecz przy tym wykwintnej kuchni, z zapierającym dech w piersiach widokiem na potężne, rozbijające się kaskady. Od zawsze głównym bohaterem jest tutaj wszechogarniająca natura oraz typowe dla tego miejsca na ziemi zwierzęta. Kąpiące się w wodach laguny tapiry, wesoło dokazujące małpki, a także chętnie zaglądające do restauracji ary czy tukany. Dla wszystkich tych egzotycznych mieszkańców teren Waku Lodge stał się naturalnym schronieniem. W tropikalną roślinność wkomponowane są udogodnienia, takie jak hamaki, łóżka balijskie, kajaki czy strefa do masaży. Tyle tego niezwykłego krajobrazu słychać szum wodospadów Acha, Wadajma, Golondrin i Ukajma, do których możecie udać się stąd w ramach wycieczki fakultatywnej lub programu objazdowego. A co kryje się po drugiej stronie katarakty, pokażemy wam pod koniec dzisiejszego odcinka. Ta część Wenezueli to obszar zamieszkiwany przez rdzenną ludność Indian z plemienia Pemon, której dziedzictwo i tradycje są ściśle związane z czcią i ochroną przyrody. Z indiańską załogą, która steruje tradycyjną łódką korarią wykonaną z drewna, udamy się teraz w głąb tego dzikiego buszu. A wszystko po to, by pokazać wam gwóźdź programu w Parku Narodowym Canaima. Mowa oczywiście o najwyższym na świecie wodospadzie Salto Ángel. Ponieważ nawet najlepszy komentarz nie odda unikatowości tego cudu natury, Radek właśnie odpala swojego drona, aby pokazać wam go z bliska. Salto Ángel, nazywany również Salto Angelo, jest najwyższym wodospadem na Ziemi. Chodzi także za jeden z najpiękniejszych na naszej planecie. Jeszcze jego inne określenie to wodospad złamanego serca, co wiąże się z legendą dotyczącą jego powstania. Lokalne plemię Indian wierzy, że dawniej w jego miejscu znajdowała się wioska. Jej życie płynęło powolnym, niezmąconym rytmem, aż do czasu, gdy oprócz córki szamana zmarły wszystkie kobiety. Niezwykła uroda niewiasty zachwycała tutejszych mężczyzn, co niezbyt podobało się czarownikowi. Czterech śmiałków podjęło jednak starania, co skończyło się dla nich tragicznie. Ojciec dziewczyny użył swoich szamańskich mocy i zamienił każdego z dzielnych apsztyfikantów w kamienie. Rzucony na nich czar odbił się od skał, trafiając wprost do serca kobiety, które rozpadło się na kawałki. Tak oto święta góra rozdzieliła się na dwie części,
a z jej wnętrza wypłynęła woda. Dowodem na prawdziwość tej historii jest kształt wodospadu, który oglądany z góry przypomina pęknięte serce. Nam ze względów na warunki pogodowe nie udało się go dostrzec, ale może Wy, jak tutaj przyjedziecie, będziecie mieć więcej szczęścia. Kojarzycie początek naszego dzisiejszego odcinka? Te atrakcje dla Was również są dostępne. Zapytajcie o nie naszych pilotów i rezydentów. Przelot helikopterem trwa około godziny czasu. Mieści się w nim maksymalnie 6 osób. Opcja alternatywna to mały samolot, który pomieści 12 osób. Tutaj przelot jest nieco krótszy, trwa około 30 minut z racji większej prędkości. W Lodży Baku możecie skorzystać z jeszcze jednej atrakcji. Jest nią rejs Laguną Canaima. Za chwilkę przekonamy się, co jest po drugiej stronie wodospadu. Na tę atrakcję zabierzcie ze sobą stroje kąpielowe, ręcznik oraz dobrą obudowę do aparatu, bo tutaj wszystko będzie mokre. Cały ten krajobraz pamięta początki formowania się naszej planety. Przyjeżdżając tutaj, możecie go podziwiać w praktycznie niezmienionym stanie. Nieważne, w ilu zakątkach świata byliście i jak wiele wyjątkowych miejsc udało Wam się zobaczyć, jesteśmy przekonani, że wizyta w Parku Narodowym Canaima Was poruszy. A Wam, która część parku podobała się najbardziej? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.